W wiązownicy kolonii w powiecie staszowskim przebywa kilkanaścioro dzieci. Przedszkole istnieje tylko dzięki determinacji rodziców. Samorząd gminy chciał placówkę zlikwidować i na ten rok nie zapewnił pieniędzy na jej funkcjonowanie. To dawna siedziba przedszkola w wiązownicy kolonii. Musiała zostać zamknięta, bo budynek nie nadawał się już do użytku. A to oznaczało likwidację placówki i przeniesienie dzieci do przedszkola w sąsiedniej miejscowości. Tam jest jedna sala, a przepisy stanowią, że na jedno dziecko przypada 2 metry. Rodzice nie zrezygnowali z walki o przedszkole i choć w końcu udało im się przenieść placówkę do budynku miejscowej szkoły, to pojawił się pewien problem. Organizacja oddziału przedszkolnego wiązownicy kolonii nie została przewidziana w planie finansowym na rok 2008. Dlatego przedszkole nie dostało z kasy gminy pieniędzy ani na remont, ani na wyposażenie. Na dzień dzisiejszy jest kwestia środków na jego modernizację, mówię o obiekcie i przystosowanie do potrzeb i wymogów sanepidu, jeśli chodzi o pomieszczenia kuchenne. W budynku nie ma kuchni ani stołówki. Rodzice na własną rękę szukają firmy, która dostarczałaby posiłki dla dzieci, ale na razie bez rezultatów. Na tym jednak nie koniec. Nie mamy żadnego zaplecza finansowego, żeby to przedszkole w jakiś sposób mogło samo funkcjonować. Nie mamy zabawek. Tutaj ksiądz proboszcz z parafii ogłosił zbiórkę tych zabawek. Brakuje dywanika, regałów na zabawki. Zabezpieczenia na grzejniki, które tam są na ścianach. Całe wyposażenie przedszkola oraz nieliczne zabawki to dary mieszkańców. To, co widać, rodzice poprzynosili. Także póki co nie mam żadnych warunków do pracy z takimi dziećmi. Rodzice już chcą przenieść niektóre urządzenia z placu zabaw ze starej placówki i po remoncie zainstalować na szkolnym podwórku. Burmistrz też obiecuje dodatkowe 300 tysięcy złotych. Im szybciej obietnice zamienią się w rzeczywistość, tym szybciej przedszkole w wiązownicy kolonii przestanie być przedszkolem tylko z nazwy.